Jestem właśnie w trakcie montażu wywiadu z profesorem Andrzejem Kajetanem Wróblewskim na temat dwóch jego książek wydanych przez PWN. O pierwszej książce, o historii fizyki, no w ogóle nie czuję potrzeby, żeby opowiadać, dlatego że mam wrażenie, że to jest książka, którą po prostu już wszyscy interesujący się fizyką od dawna znają. Mam takie poczucie, że to jest książka, którą jeśli ktoś na przykład zaczyna się interesować fizyką, na przykład, nie wiem, idzie na studia, to dostaje od rodziny, albo jeśli właśnie obronił inżynierkę czy licencjat, to dostaje w nagrodę, więc jest to idealny prezent. Ale no mówię, myślę, że po prostu każdy już ją zna. Natomiast w 2020 roku pojawiła się nowość. Książka Historia fizyki w Polsce. I jest to o tyle ciekawe dzieło, że jest to absolutnie pierwsze takie opracowanie, które do tego jest, no powiedziałbym, wyczerpujące. Czy mnie jego zakres onieśmiela. Nie wiem, jak to jest możliwe, że profesor był w stanie sam napisać no, encyklopedię, praktycznie rzecz ujmując, bo przechodzimy tutaj od no, Akademii Krakowskiej, Szkoły Głównej Koronnej, Szkoły Głównej Litewskiej, Towarzystwa Rycerskiego, przez oczywiście Skłodowską, po fizykę cząstek elementarnych i odkrycie hiperjąder w latach 70., no i taką obecną współczesność. Więc co znajdziecie w środku, to o tym już powie Wam profesor. Więc mam w rękach pana książkę, nawet dwie pana książki, które mi PWN dostarczył, czyli Historię fizyki i Historię fizyki w Polsce. Historię fizyki to pan napisał dość dawno, bo to chyba już 2002, jeśli się nie mylę, prawda? Nie, ona została wydana w 2006 roku w grudniu, właśnie tuż przed gwiazdką. No, pisana była w 2005, no raczej koniec od druku w 2005, więc to jest oczywiście dawno, 15 lat, ale no, należałoby już troszkę ją może uaktualnić. Aha, natomiast właśnie ta druga książka, Historia fizyki w Polsce, no to jest świeżynka, bo to jest 2020. To jest, ona została wydana w październiku, tak. Właśnie, co pana pchnęło, żeby cały tom poświęcić polskiej fizyce? No, po prostu dlatego, że takiej książki jeszcze nie było. To jest pierwsza monografia dotycząca fizyki, ogólnie pojętej fizyki w Polsce. Przez ogólnie pojęto rozumiem nie tylko samych fizyków, prawda, ich, no nie wiem, zajęcia, odkrycia, ale także na przykład środowisko fizyczne, prawda, wykłady, uczelnie, odbiór społeczny. To wszystko składa się na to, co ja nazywam fizyką w Polsce. I do tej pory takiego wydawnictwa nie było po prostu. Było kilka bardzo takich marnych, używam tego słowa z całą świadomością, opracowań krótkich, kilkunastostronicowych, pełnych błędów, amatorskich i właściwie opartych na jakichś takich drugorzędnych czy trzeciorzędnych informacjach, natomiast nie opartych na źródłach i stąd tamte można spisać na straty w ogóle. Aha. Chociaż jednym z autorów takiej właśnie amatorskiej pracy był Marian Smoluchowski, jeden z najwybitniejszych polskich fizyków. No, on najwidoczniej sięgnął do jakiejś tam encyklopedii ówczesnej, to było przecież 100 lat temu, i się nie przejmował. I tam w jego tym króciutkim, kilkunastostronicowym artykule jest masa błędów po prostu, merytorycznych. Błędy w nazwiskach, no tego typu rzeczy, wie pan. Ale natomiast ja, tak samo jak w historii fizyki, uznałem, no bo to jest dla kogoś zajmującego się historią rzecz zasadnicza, uznałem, że należy sięgnąć do źródeł. Krótko mówiąc, sięgnąć do starych, archiwalnych, polskich artykułów, książek, wydawnictw, prawda, i zobaczyć, jak to tam było w dawnych czasach. No i z tego podejścia zrodziło się parę ciekawych w końcu odkryć, tak mogę napisać, bo udało mi się kilka mitów funkcjonujących u nas obalić.
prawda? Jeden z ciekawszych takich był, że do Wilna chciano zaprosić Alessandro Volte, tego sławnego Volte, prawda? Okazało się, że tam historyk XIX-wieczny pomylił, było kilku Voltów we Włoszech. Nie tego Volte. I on nie tego Volte, i on napisał, ale to był ten sławny Volta. Bzdura absolutna. To jest to na przykład jeden z przykładów. Drugi z przykładów, udało mi się odkopać właściwie z niepamięci Pufkę, kobietę, która napisała podręcznik fizyki dla szkół w XIX wieku. I to było jeszcze zanim Maria Skłodowska-Curie do szkoły poszła. Także bardzo ciekawa postać, prawda? Powinniśmy się szczycić taką postacią, bo w innych krajach Europy, o ile ja zdołałem prześledzić, nie było takiego przypadku w XX wieku, owszem, ale nie w XIX. Że kobieta napisała podręcznik do fizyki. No właśnie, właśnie, bo przecież kobiety wówczas były traktowane jako osoby, które mają siedzieć w domu, rodzić i wychowywać dzieci, prawda? Ja cytuję zresztą w tej książce kilka ówczesnych takich jak gdyby nakazów dla kobiet, prawda? Począwszy od Komisji Edukacji Narodowej, która mówiła nawet, że kobiety nie powinny uczyć się, po co? To tylko psuje ich. Potem późniejsze jeszcze, a wręcz takie zdanie, że wyższa naukowość nie przystoi płci pięknej. To już z czasów Królestwa Kongresowego. No bardzo ciekawe. No więc ja to właśnie wszystko... Udało mi się to odkryć. To wielka satysfakcja, Iwan, jest, jeżeli coś się takiego uda odkryć. No, Ale ja właśnie patrzę, że strasznie szeroko pan tutaj pisze, bo tutaj jest i o szkole rycerskiej, i o szkole głównej koronnej, i o, no, o współczesności pewnie było trochę łatwiej, ale no właśnie skąd pan brał takie źródła, żeby opisywać właśnie, co tam się działo w XV, XVI, XVII wieku? Bo to jakaś tytaniczna praca. Bo ja wiem, czy nazwać to tytaniczną. Oczywiście zajęło mi to kilkanaście lat w sumie zbieranie materiałów, dlatego że te materiały są, no ale trzeba do nich dotrzeć, prawda? Więc najpierw trzeba się nauczyć szukać, następnie dowiedzieć, jakie to są materiały, no i potem po nitce do kłębka dochodzi się do źródeł, zresztą z dużo dawniejszych. No, ja na przykład cytuję Witelona, to jest XIII wiek, prawda? Więc no potem XVI, oczywiście XVII, to już jest bardzo dużo wydawnictw, książek, artykułów i tak dalej, i tak dalej. No więc udało mi się dotrzeć chyba do wszystkich, dlatego że kilka mi się udało bardzo ciekawych antykwarycznych wydanie skupić, zresztą mam je na półce, co jest bardzo sympatyczne, bo to jest taki czerpany papier, który przyjemny jest w dotyku, prawda? Więc podręczników takich starych polskich. Część bibliotek jest, część jest zdigitalizowana, oczywiście dostępna w sieci i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trzeba pracować i z tego wychodzi coś, co potem chyba będzie przez jakiś czas funkcjonować jako jedyne opracowanie na temat działalności polskich fizyków. I zresztą, jeżeli pan przekartkował tę książkę, to zobaczył pan, że ja tam specjalnie punktuję te rzeczy, które nie były właściwie jakoś tam ogólnie, czy bardzo systematycznie badane, mianowicie jakie osiągnięcia polskich fizyków weszły do kanonu, prawda, fizyki światowej. Są przecież zjawiska noszące w nazwie, mające nazwisko polskiego fizyka, polskiego odkrywcy. Dalej opisuje także odbiór polskich prac przez środowisko zagraniczne, cytując książki, w których te polskie prace były cytowane, liczbę cytowań podaje, to już jest ostatnie lata, bo wcześniej przecież to nie było tego, o tych cytowaniach mowy, ale powiedzmy już
w ostatnich dekadach, no to ważne jest, jeżeli jakaś praca jest cytowana 5000 razy, to znaczy, że coś jest warta, prawda, że Tak. wzbudziło zainteresowanie. Więc tego dotychczas w ogóle nie było, nikt się tym nie zajmował i to jest jak kolejny taki pierwszy raz, prawda, opowiadania o osiągnięciach polskiej fizyki. Ponadto ja już czytałem jedną taką recenzję mojej książki i tam recenzent dziwił się trochę i mówił, że czytelnicy będą zdziwieni wysoką oceną polskiej fizyki w okresie międzywojennym przez uczonych zagranicznych. No ale to było tak, po prostu było. Mieliśmy dwa wielkie kongresy przecież w Warszawie w 1936 i 1938 roku. No i ci, którzy byli, wypowiadali się, że to po prostu jest no, czołówka, absolutna czołówka Tak, światowa. ja pamiętam taką historię z luminescencją, że właśnie Tak. Wydział Fizyki UW, że chyba miał 16% światowych publikacji na temat Tak, tak, luminescencji, tak, a to tak, tak. no, jeden To była wydział, no, garstka ludzi, a tak, jedna ze 16% stolic, całego świata. właśnie, jedna ze stolic polskich badań w tej krótkiej dziedzinie i dlatego środowisko międzynarodowe uznało, że pierwszy w ogóle w historii kongres luminescencji odbędzie się w Warszawie. To było właśnie w 1936 roku. No więc to tak jest, czyli mamy się czym chwalić po prostu i dobrze by było, gdyby to bardziej trafiło do Tak, świadomości ja ogólnej. niestety nie zdążyłem całości przeczytać, ale jak tak wertowałem, to też na to międzywojnie trafiłem i na przykład trafiłem na tą Gwiazdę Polski i no nie znałem tej historii, a tutaj no z zapartym tchem czytam, no, że największy na świecie balon stratosferyczny Tak jest, tak prawie jest. wysłaliśmy i mam trochę takie wrażenie, że no w podręcznikach szkolnych no to się dzieci uczą o Edisonie i o Tesli, a nie ma o tym, właśnie o takich rzeczach, jak No więc chociażby właśnie o tutaj to właśnie chodzi. patrzę na zdjęcie Wolfkego i innych tego typów. Więc myślę, że tu faktycznie jest się czym pochwalić, szczególnie w Tak tym jest. międzywojniu. Tak jest. Nie, ale po wojnie też, no przecież mieliśmy wiele osiągnięć, no powiedzmy odkrycie hiperjąder w 1952 roku. No to przecież odkrywcy Daniel Szybniewski byli zgłaszani kilkanaście razy do Nagrody Nobla z fizyki. No nie dostali, bo oczywiście nagrodę dostaje najwyżej trzech, a fizyków na świecie jest trochę, prawda? Tak. Wiele, wiele tysięcy. No ale to jest jeden z przykładów. O tym było jeszcze parę innych bardzo wybitnych osiągnięć powojennych. Fale grawitacyjne, prace Profesora Hartmana. Trautmana. Tak jest, to jest drugi przykład. Teraz odkrycie półprzewodników półmagnetycznych na przykład, prawda? No to jest też sensacja na skalę światową i to jest w Warszawie zrobione. Także wszyscy o tym wiedzą na świecie, ale u nas się o tym mało mówi. To no w Warszawie przecież w połowie XVII wieku robiono doświadczenia nad próżnią. Wprawdzie to nie Polak, tylko ten Valeriano Mani, ten włoski zakonnik był, ale robił to na dworze króla w jego obecności, prawda, i dworzan i tak dalej. I napisał książkę, która była pierwszą książką wydaną na ten temat, na świecie, na temat doświadczeń, bo wcześniejszy Torricelli nic na ten temat nie opublikował, oraz pierwszą książką wydaną w Warszawie na temat fizyki. XVII wiek, 1647, prawda, 647, 648. To są bardzo ważne rzeczy przecież, o których powinniśmy wiedzieć. To były to już pionierskie prace zupełnie. No właśnie, więc albo na przykład drugi przykład taki z pionierskich, z dawnych czasów, no to jest to Gdańskie Towarzystwo Fizyki Eksperymentalnej. Przecież to jest fantastyczna rzecz zupełnie. Pierwsza bateria w świecie zrobiona w Gdańsku przez Gralata. Więc panie profesorze, serdecznie dziękuję za te parę chwil rozmowy, a ja idę to spisywać i wrzucać do internetu. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób też tę książkę przeczyta. No, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję serdecznie, do usłyszenia. W ogóle jeśli chodzi o postać samego profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, no to jest to fizyk eksperymentalny, który zajmował się fizyką cząstek, był dziekanem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na początku lat 90. Natomiast powiedzieć o nim, że on ma dużą wiedzę, to jest
nic nie powiedzieć. To jest przykład osoby, która jest autentycznym erudytą, no, o czym najlepiej świadczą te dwie książki. Zachęcam bardzo gorąco, żeby się z nimi zapoznać, czy je sprezentować sobie lub bliskim, którzy się fizyką interesują. Przypominam, że do końca stycznia możecie to zrobić, korzystając z linku w opisie, to będzie 5% taniej.